No, więc witam wszystkich w dzisiejszym filmie, w którym, jak pod tytułem możecie się domyślać, będę udawać, że jestem na wakacjach we Włoszech przez cały dzień. Jak ktoś z was wie albo nie, a jak nie, to się dowie teraz. Bardzo chciałabym w tym roku pojechać do Włoch, ale raczej takiej możliwości nie będzie. Więc stwierdziłam, że skoro jestem sama w domu i tak nie mam co robić, to czemu nie podawać sobie przez cały dzień, że jestem na wakacjach we Włoszech? I jest rano, teraz. I biorę się na śniadanie. Myślałam w ogóle też kilka innych fajnych rzeczy, które, nie wiem, dają taki włoski vibe. Tutaj przynajmniej na tyle, na ile da się mieć włoski vibe. Na śniadanie zrobię sobie bruschettę. Mam nadzieję, że tak się to mówi. Czytałam ostatnio, że Włosi jedzą raczej słodkie śniadania i zastanawiałam się, czy może wstanę rano i nie pójdę do Biedronki, bo to najbliższy sklep, w jakim można dostać croissanty tutaj u mnie na wsi. Później stwierdziłam, że w sumie to mam ochotę bardziej na bruschettę i ja też w sumie jestem takim typem osoby, zwłaszcza ostatnio, bo ja miałam swój moment, że bardzo dużo jadłam takich słodkich śniadań, a ostatnio jestem raczej takim typem, co woli słone śniadania, więc stwierdziłam, że może to sobie jednak tą bruschettę. Mam dużo świeżych pomidorów. Nie, oczywiście nie będzie to pewnie taka idealna wersja, jaka jest we Włoszech, ale postaram się. Ja we Włoszech byłam 2 razy, tak ogólnie, jeśli o to chodzi, i z czego raz to było, kiedy miałam chyba 7 lat z moimi rodzicami, a drugi raz to chyba w podstawówce. Byłam w podstawówce i mieliśmy w ogóle, byłam z rodzicami, byliśmy tylko w Mediola, nie? A potem drugi raz byłam w podstawówki i to już na przykład z kolei była taka wycieczka bardziej objazdowa, że my zwiedziliśmy kilka miast, Rzym, Wenecję i... Weronę. Włochy są naprawdę przepiękne i ja, tak jak mówiłam w jakimś tam filmie, ja naprawdę bardzo bym chciała pojechać do Włoch, żeby móc sobie tak pochodzić. Nawet nie koniecznie do jakiegoś dużego miasta, ale do jakiegoś takiego klimatycznego miasteczka. Ale mam nadzieję, że dzisiaj też będę dobrze bawić, bo tak jak mówię, mam ten pomysł w głowie od kilku dni. Moim zdaniem jest całkiem fajny i ja! Yeah. Właśnie ogarnęłam, już nie włączyłam teraz w ogóle kamery, jak mówiłam, a zrobiłam całą bruschettę, więc... No, wzięłam też sobie miseczkę borówek, mam tutaj taką końcówkę i stwierdziłam, że zjem, bo też widziałam, że Włosi jedzą podobno owoce na śniadanie, a to jest idealna okazja, żeby te borówki się nie zepsuły. No, kończy się też moja ulubiona oliwa z pestek winogron, jest włoska, tak w ogóle, sprawdza z Lidla, ale włoski tydzień, także nie wiem. Zrobiłam sobie też zwykłe latte, bo... Jak gdzieś jeździłam zazwyczaj, i to powiedzmy raczej tak z rodzicami czy coś, my jak gdzieś jeździmy, to zazwyczaj mimo wszystko te śniadania jemy w domku, czy tam w jakimś apartamencie, w pokoju, gdziekolwiek mieszkamy, kupujemy sobie jakieś takie proste rzeczy, typu właśnie jakieś warzywa. Mama często chodzi rano po bułki, na świeże pieczywo i w sumie jak już byłam starsza i gdzieś jechaliśmy, to też z nią chodziłam. W sumie zastanawiałam się, czy by nie iść po świeże pieczywo, czy coś, tak jak właśnie byłam w tym croissancie, ale z drugiej strony miałam też pieczywo tutaj w domu, więc stwierdziłam, że dużo jego, żeby się nie zeschnęło. Nie zeschło? Zeschnęło? No i właśnie my zazwyczaj to śniadanie jemy po prostu razem sobie. Mam nadzieję, że pamiętam przepis, bo chcę zrobić taki dosyć prosty przepis na makaron na obiad. Mam dużo świeżych pomidorów, więc na pewno muszę je zużyć. I potem na taką kolację planuję zrobić pizzę, także to będę wszystko nagrywać. I w międzyczasie mam jeszcze kilka różnych takich atrakcji, bo na przykład ja, jak byłam młodsza, pamiętam, że zazwyczaj po śniadaniu chodziliśmy na plażę. I co prawda ja tutaj plaży nie mam, ale mam coś podobnego, kind of. Także się tam na pewno przejdziemy, jak zjem i potem wrócimy. I teraz taste test. W sensie to na pewno będzie dobre, bo ja sobie czasami takie robię, ale... Widziałam sobie na TikToku, jak ktoś pokazywał taki apartament do wynajęcia, który wygląda totalnie jak więc z mami, ale tak drogi, kosztował chyba $1700 za noc. Ale był naprawdę boski, zaraz tak się wychodziło na morze. Był boski, był po prostu przecudowny. Thank you.
chyba po prostu zaspionuję ten film. Ludzie się na mnie patrzyli. Tam sobie na taką rzeczkę, na rzekę, tutaj u mnie. Ja nienawidzę tu przychodzić. No może nienawidzę, mocne słowo, ale nie lubię. Nie przychodzę tu, to jest zawsze dużo ludzi i tu jest jak na plaży. W sensie ludzie tu tak przychodzą, tam na przykład ktoś ma parasole i normalnie leżaki i... I mean, that's cool. Nie wiem nawet, czy mnie dobrze widać, bo jestem głupia i wzięłam aparat, a nie wzięłam statywu, bo zapomniałam. Teraz okej, to strasznie dużo mrówek tutaj jest. Ale te mrówki są śmieszne. Jak tutaj szłam, poczułam taki pozytywny vibe, to było naprawdę fajne. Żadne z potencjalnych zdjęć na Instagrama mi się nie podoba, co nie jest niczym nowym, bo ja jestem bardzo picky, jeśli o to chodzi. Uuu, jasne. Mrówka mi wlazła do torby. Wypadł. Znaczy to moja wina, że jej nie zamknęłam. No kurde, no w sumie przyszłam poczytać. Wzięłam książkę i chcę czytać i będę czytać. A nie śpieszy mi się za bardzo, bo nie jestem mega głodna. Chyba będę mimo wszystko musiała pogodzić się z porażką, z tym, że... Skąd ja w ogóle przyszłam? I z tym, że nie zrobię zdjęcia na Instagrama. Mam tutaj resztkę jakiegoś takiego i chcę go zużyć, bo nie wiem, czy mam sobie takie do spaghetti. O, mam. Myślę, że jakby gotuję cały, to będzie za dużo. Rzucę tyle i będę liczyć, że to będę inspirować się przepisem, który widziałam kiedyś na TikToku. Czy to dobry pomysł, nie wiem, bo nie wiem, czy jestem dobra w gotowaniu z pamięci, but... That's okay. Wracałam z nadrzeczki, było tak gorąco, że myślałam, że padnę. I tak się spociłam, że musiałam wziąć prysznic i musiałam się przebrać. Tak w tym przepisie nie było przecieru pomidorowego, ale z tych dziąb trochę dodam. Podduszyłam pomidory z cebulą i czosnkiem i dorzuciłam do tego makaron. Ale i tak jestem z siebie dumna, że po pierwsze zrobiłam to szybko, bo już mi się tam nie chciałam prawdę nic, jak przyszłam, nie bym się walniała na kanapę i tak zaraz zrobię. Uwaga, taste test. Poszłam naprawdę bardzo dobre. Ta oliwa dodaje pietrę ostrości. Naprawdę. To co mówiłam rano, w ogóle dzisiaj mam przodnik, bo będą pomidory. Bon appetit! Poszłam sobie do Biedronki, bo nie kupiłam majonezu. Are you serious? Oh, nieważne. W każdym razie, poszłam do Biedronki. Miałam jechać na rowerze, ale zrezygnowałam z tego pomysłu, więc poszłam po papier do pieczenia i też bułki na śniadanie. Także wycieczkę po pieczywo też możemy zaliczyć nawet. I stwierdziłam, że sobie kupię croissanta, ale nie było. Widziałam takie coś i to jest niby jakiś zawijaniec z budyniem. Jest całkiem smaczny. Stwierdziłam, że mimo wszystko powinnam zjeść coś słodkiego dzisiaj. No. To było na tyle. Zresztą ja dużo bardzo chodzę w wakacje, jak gdzieś jestem, bo lubię oglądać jakby okolice. Myślę, że ten dzisiejszy spacer możemy pod to zaliczyć. Mam też ubrane krótkie spodenki i bardzo długą koszulkę, bo ona jest na mnie za duża. Oversize. I wygląda, jakbym nie miała spodni. Ale nie zdążyłam się już przebrać i tak sobie idę. Ale czuję się super. Naprawdę. Muszę chyba sobie zacząć częściej tak spacerować.
A zdziwisz się, dam to do filmu.